Wiecie, ja w Cetniowie już byłem za czasów amatorstwa, zawsze to dobrze wspominam, to jest bardzo dobry ośrodek, jest wszystko co potrzeba, więc można zrobić dobrze siłę, jest gdzie pobiegać, są dwa ringi, można posparować, także przygotowania idą naprawdę dobrze i no i myślę, wyjdzie to w ringu. Na razie to jest początek tych przygotowań, czyli mamy delikatny kontakt z przeciwnikiem, dużo biegamy, jest dużo techniki, no i siła i jak na razie tak to leci. 17 września w Olsztynie. Prawdopodobnie jeszcze dokładnie nie wiem, czy to będzie 6 czy 8 rund. W każdym razie na pewno na maksa będę przygotowany. Jeszcze nie wiem dokładnie, już mniej więcej są plany dla niego, ale na razie nie chcę zdradzać. No na pewno będzie to jakiś w miarę możliwości niezły przeciwnik, także myślę, że będzie dobra walka. Znaczy to jest raczej ogólny rozwój na przygotowanie fizyczne, ale główny nacisk składam właśnie na siłę, bo troszeczkę z wagą poszłem do góry, ważę już ponad 80 kg, bo w ostatniej walce troszeczkę ta waga jednak mi dokuczała, byłem słaby, tak mi się źle boksowało, teraz już się wzmocniłem, nie będę głodny na pewno i myślę, że nad siłą, nad tą siłą ciosu, nad wytrzymałością, bo jestem zawodnikiem wysokim i jednak pasuje, muszę przepychać tych zawodników, bo oni są zazwyczaj niżsi ode mnie, no i też muszę troszeczkę ich siłowo właśnie zmęczyć, no i nad tym raczej najwięcej wkładam. No myślę, że na pewno trener jest dobrym szkoleniowcem, ja jestem Majkutem i bardzo dużo akcji mi przedstawia właśnie na Majkuta, czyli ciosy z dołu, bo Majkut jednak te ciosy z dołu powinien bić, no i robimy dużo tarczy właśnie i cały czas szkolimy nawet te podstawowe rzeczy, no bo zawodnik musi się szkolić te podstawowe rzeczy przez całą karierę bokserską praktycznie, czyli lewy, prawy, prosty, to trzeba doszkalać, żmudna praca cały czas właśnie na tym etapie, no i właśnie dużo akcji na Majkuta, czyli podpatrujemy właśnie tych dużo zawodników na YouTubie, oglądam właśnie jak Pacquiao boksuje, to jest też Majkut, może troszeczkę ma inny styl, ale jest też bardzo dobry, no i cały czas coś podpatrujemy i szkolimy się.